Marcin Włodarski to jest przyszły selekcjoner pierwszej reprezentacji Polski, czy to jest trener, który będzie może nie do końca swojej kariery, ale będzie bardzo mocno zaangażowany w tą piłkę młodzieżową? Marcin jest też efektem oczywiście swojej edukacji, entuzjazmu, pracowitości niesamowitej, bo pracuje w federacji już bardzo długo na różnych stanowiskach. Ja przytaczałem wielokrotnie anegdotę o tym, anegdotę. Fakt, po prostu jak pracując z reprezentacją U21 nie mógł uczestniczyć w formie stażu u nas ze względu na pewne ograniczenia logistyczne, to robił wszystko, żeby przy naszej drużynie być. Pracował jako analityk, pracował jako trener asystent, pracował jako trener w Akademii Młodych Orłów, był naszym skautem, więc doświadczył wielu różnych kontaktów z piłkarzami, z zawodnikami, z całym tym środowiskiem i ma przeogromną wiedzę na to, żeby się bardzo rozwijać. Natomiast czy zostanie selekcjonerem? Nie wiem, czy ma zdjęcie z Czesławem Michniewiczem. Jeżeli ma i może je trener Czesław Michniewicz gdzieś opublikować, to limitem jest niebo tylko.